Dr. Ostrzynowski, sehr geehrter Dr. van Brück, sehr geehrter Frau Dr. Schröder, sehr geehrte Frau Ilkusch und sehr geehrter Dr. Celan. Ich möchte an dieser Stelle die Namen nennen, sonst kommen wir nie zum Ende dieser Veranstaltung. Szanowni Państwo, Szanowny Panie Dyrektorze Ostrzynowski, Szanowny Panie Doktorze von Brück, Szanowna Pani Doktor Schmendler, Szanowny Panie Udo Tillmann. W tym miejscu nie wymienię wszystkich nazwisk, ponieważ nie dotarliśmy do końca mojej przemowy. Es ist wunderbar, dass bis auf die Galerien die Zuhörer dabei sind. Das zeigt, was für ein großes Interesse an dieser wunderbaren Ausstellung ist. Mein besonderer Dank gilt zunächst mal denen, die diese Ausstellung möglich und gemacht haben und die sie konzipiert haben. Moje podziękowania kieruję zwłaszcza do tych, którzy umożliwili to, że wystawa ta doszła do skutku i pracowali nad projektem tej wystawy. Und ich möchte auch, wie bereits Herr Dr. von Brück, all denen danken, die diese Ausstellung möglich gemacht haben. Chciałbym tutaj jeszcze raz podziękować panu doktorowi von Brück oraz wszystkim tym, którzy umożliwili powstanie tej wystawy. Heutzutage ist ohne finanzielle Förderung nichts möglich. Deshalb ein ganz besonderer Dank all denen, die hier beigetragen haben, indem sie diese wunderbare Ausstellung mitfinanziert haben. Obecnie nic nie jest możliwe bez wsparcia finansowego, dlatego szczególne podziękowania kieruję na ręce tych, którzy umożliwili nam finansowo realizację tej wystawy. Kulturpolitik ist für das Auswärtige Amt eine der besten Komponenten unserer Außenpolitik. Polityka kulturalna Ministerstwa Spraw Zagranicznych jest jednym z najlepszych odnóg prowadzonej polityki. Das Auswärtige Amt hat eine ganze Abteilung, die sich nur mit Kulturförderung befasst. MSZ ma specjalny dział, który zajmuje się tylko polityką kulturalną. Und ein großer Teil unseres Budgets geht in die verschiedensten Formen der Kultur. I duża część budżetu jest przeznaczona na różne formy kultury. Denn mit Kultur können Sie eigentlich nur gewinnen. Ponieważ z kulturą można tylko zwyciężyć. Wir können über die verschiedensten politischen Themen unterschiedliche Meinungen haben, aber Kultur mögen eigentlich alle Völker. Na tematy polityczne możemy mieć różne zdanie, natomiast kultura jest tym, co łączy wszystkie narody. Deshalb bin ich auch sehr froh, dass das Auswärtige Amt sehr viele Kulturprojekte in Polen fördert. Dlatego też jestem bardzo zadowolona z tego powodu, że MSZ wspiera wiele projektów kulturalnych w Polsce. Denn gegenseitige Kulturpolitik ist die allerbeste Versöhnungspolitik. Ponieważ wzajemna polityka kulturalna jest najlepszą polityką pojednania. Was mir besonders gut gefällt, ist auch, dass in Polen, in den Teilen, die einmal deutsch waren, deutsche Kultur mittlerweile von unseren polnischen Freunden auch als ein Teil ihrer eigenen Geschichte mit anerkannt wird. To, co szczególnie mnie cieszy, to to, że tutaj, na tych terenach, które kiedyś były niemieckie, kultura niemiecka jest odczuwana, jest doświadczana przez Polaków jako własna, ich własna kultura. Ich freue mich jedes Mal, wenn unsere polnischen Freunde auch deutsche Künstler als Teil ihrer Kultur verstehen und beispielsweise in Schlesien Gerhard Hauptmann gefeiert wird, aber auch die vielen Nobelpreisträger, die aus Breslau stammen, auch auf diese ist mittlerweile die heutige Stadt Wrocław stolz. Także cieszę się, że nasi polscy przyjaciele uznają wielu niemieckich artystów za swoich artystów.
między innymi Gerhard Hauptmann, który działał tutaj na tych terenach, czy też wielu noblistów działających tutaj, z których w tej chwili Polacy są bardzo dumni. Und diese Ausstellung ist ein wunderbares Beispiel dafür, dass eben im polnischen Nationalmuseum hier in Breslau Künstler gefeiert werden, die eben aus der Zeit stammen, als diese Stadt deutsch war. I znakiem tego jest ta dzisiejsza wystawa, podczas której w polskim Wrocławskim Muzeum Narodowym świętowany jest artysta, który pochodził z tychże terenów, kiedy to należały one jeszcze do Niemiec. Ich hatte eben das Vergnügen, in einer wunderbaren Führung durch die Ausstellung mir selbst davon ein Bild zu machen, wie sehr der Künstler Müller und seine Schüler auch diese Stadt geprägt haben. Miałem przyjemność wziąć udział w oprowadzaniu po wystawie, podczas którego można było się dowiedzieć, jaki silny wpływ na to miejsce wywarł Otto Müller oraz jego uczniowie. Die Ausstellung macht uns bewusst, dass Breslau in den 20er Jahren ein sehr wichtiges, bedeutendes Zentrum der Moderne war. Wystawa ta uświadamia nam, że Wrocław w latach 20. był bardzo ważnym ośrodkiem sztuki współczesnej wówczas. Und gerade Otto Müller war seiner Zeit voraus. Denn hat auch in seinen Kursen Frauen integriert und die, so wie es heute selbstverständlich ist, als gleichwertige, gleichbedeutende Künstlerinnen anerkannt. A Otto Müller wykraczał swoim myśleniem w przód, ponieważ w czasach, kiedy on pracował na Akademii Sztuk Pięknych, przyjmował na swoje kursy również kobiety i traktował je na równi z mężczyznami, co wówczas nie było jeszcze tak przyjęte. Was mir besonders gefällt ist, dass auch diese Ausstellung zeigt, wie einflussreich damals die jüdische Gemeinde für die Kulturszene in Breslau war. To, co jeszcze szczególnie chcę podkreślić, to to, jak olbrzymi wpływ na scenę kulturalną miało środowisko żydowskie. Wir sollten uns daran erinnern, dass in Breslau die drittgrößte jüdische Gemeinde zur damaligen Zeit lebte. Wówczas we Wrocławiu była trzecia co do wielkości największa gmina żydowska. Und ohne die vielen jüdischen Sammler und Mäzenen, die entscheidend auch für das Breslauer Netzwerk der Moderne waren, wäre vieles nicht möglich gewesen. Wielu wpływowych Żydów, którzy łączyli się w takim networku, powiedzielibyśmy dzisiaj, sztuki, bez nich nie powstałoby to, co dziś możemy podziwiać. Besonders gefällt mir natürlich als gebürtiger Berliner, dass diese Ausstellung die enge Verbindung zwischen Breslau und Berlin zeigt. Jako urodzony Berlińczyk cieszę się szczególnie z tego, że ta wystawa łączy to miejsce Muzeum Narodowego Wrocławiu z Berlinem. Wer die Geschichte, die gemeinsame Geschichte von Berlin und Breslau kennt, weiß, dass diese beiden Städte sehr, sehr viel gemeinsam hatten. Wer in Berlin erfolgreich war, kam auch nach Breslau. Und wer in Breslau erfolgreich war, kam unbedingt auch immer nach Berlin. Ponieważ kto zna wrocławską i berlińską historię, wie, jak bardzo powiązane były ze sobą te miasta. Ktoś, kto odnosił sukcesy we Wrocławiu, przyjeżdżał do Berlina i odwrotnie. Osoby odnoszące sukces w Berlinie przyjeżdżały do Wrocławia. Deshalb ist es besonders schön, dass diese Ausstellung in beiden Städten stattfindet. Dlatego uważam, że to piękne, że wystawa ta ma miejsce w obu tych miastach. Otto Müller, der die Akademie wesentlich geprägt hat, starb leider schon recht früh, 1930. Otto Müller, który wywarł ogromny wpływ na Akademię Sztuk Pięknych, zmarł dość wcześnie, bo w 1930 roku. So blieb ihm erspart zu sehen, als die Breslauer Akademie wohl vor allem auch aus finanziellen Gründen geschlossen werden musste. I przez to zostało mu oszczędzone przeżycie
faktu, że Akademia Sztuk Pięknych została zamknięta również ze względów finansowych. Insbesondere glücklicherweise blieb allerdings auch die Diffamierung durch die Nationalsozialisten erspart. Szczególnie oszczędzone mu zostały przeżycia, przeżycia wynikające z działalności socjalizmu narodowego. Zahlreiche seiner Werke, die seiner Kollegen und seiner Künste, wurden als entartete Kunst bezeichnet. Wiele z dzieł Ottona Müllera oraz jego kolegów były określone jako sztuka zwyrodniała. Umso mehr freut es mich, dass gerade diese Kunstwerke heute von uns allen besonders geschätzt werden. I dlatego cieszy mnie niezmiernie to, że te dzieła są w tej chwili cenione jako, jako wspaniałe dzieła. Herr Direktor, ich wünsche Ihnen, dass diese Ausstellung genauso erfolgreich sein wird wie in Berlin und dass Sie vielleicht auch an die 100.000 Gäste begrüßen können. Panie Dyrektorze, życzę Panu, żeby ta wystawa w Muzeum Narodowym odniosła tak ogromny sukces jak u nas, żeby przeszło i obejrzało ją również 100 tysięcy osób. Und ich wünsche Ihnen allen viel Vergnügen beim Besuch dieser Ausstellung. A Państwu życzę wiele przyjemności oglądając wystawę. Dziękuję. Serdecznie dziękuję za tę przemowę i za te życzenia. Proszę Państwa, ja nieprzypadkowo oczywiście trzymam ten wspaniały katalog w dłoniach, bo oczywiście gorąco polecam do Państwa uwadze, ale też proszę uprzejmie, aby tu za chwilę dwie kuratorki były uprzejme krótko nam opowiedzieć, co nas czeka na salach wystaw czasowych. Wszak resztę znajdziecie Państwo w tym niezwykle kompetentnym, jak powiedziałem, międzynarodowym projekcie naukowym, który znalazł swoje ukoronowanie w tych dwóch wersjach językowych, polskich i niemieckich. Proszę uprzejmie o zabranie głosu panią dr Dagmar Szmendler, kuratorkę wystawy berlińskiej i współkuratorkę naszej prezentacji. Proszę uprzejmie. Dziękuję.